Witajcie, Rafał Jajor. Opowiem Wam, co ciekawego i ważnego przeczytacie w najnowszym wydaniu Gazety Leśnej, wydaniu z października bieżącego roku. Po pierwsze mamy dla Was zaproszenie na Forest Show, które odbędzie się już 22 października na lotnisku w Borsku. Wpiszcie w nawigację lotnisko Borsk i bez problemu traficie. To jest na Kaszubach, niedaleko Kościerzyny. Będą tam testy maszyn leśnych, będą pokazy pracy maszyn leśnych, będą też zawody na maszynach leśnych i nie tylko. Będzie można wygrać atrakcyjne nagrody o wartości nawet kilkuset złotych. Także serdecznie zapraszam, musicie z nami być. 22 października, lotnisko Borsk, Forest Show. A teraz co w gazecie? Po pierwsze chcę Wam zarekomendować tekst pana mecenasa Łukasza Bąka dotyczący przetargów na usługi leśne. W ogóle o przetargach na usługi leśne, które to przetargi za chwilę zapewne zostaną ogłoszone, bardzo dużo piszemy w tym wydaniu Gazety Leśnej, ale zacznijmy od pana mecenasa, który mówi o tym, że prawdopodobnie w wielu z tych przetargach będziecie mieli tylko 15 dni na to, żeby złożyć ofertę. Zwróćcie na to uwagę. Jak się dowiedzieć, czy Was to dotyczy, przeczytajcie ten tekst. Piszemy też o tym, że przedsiębiorcy leśni coraz częściej się przebranżawiają, zmieniają nieco zakres swoich usług, coraz więcej usług świadczą także poza lasem, po to, żeby złapać taki balans i kiedy praca w lesie jest mniej dochodowa, jak ostatnio, to nadrabiają te gorsze wyniki pracą poza lasem. Różnie to jest, jedni przebranżają się całkowicie i z lasu odchodzą, inni tylko część swoich usług lokują poza lasem. Piszemy dokładnie o tych różnych przypadkach. Pani Magdalena Bodziak, redaktor prowadząca Gazetę Leśną, zadzwoniła do wielu zulowców i zapytała, jak oni to robią. I macie tutaj zebrane te wypowiedzi. Na przykład nasi prenumeratorzy, pani Joanna i Mariusz Kasprzakowie, myślą o tym, żeby w ogóle odejść z lasu i wrócić do branży, którą się już wcześniej zajmowali, czyli do produkcji trzody. Bardzo też znamienna jest taka wypowiedź jednego z naszych czytelników. Pracujemy wszędzie, żeby utrzymać siebie i ludzi. Wiele tutaj jest takich wypowiedzi naszych czytelników, ponieważ zbierając materiał do tego artykułu, wysłaliśmy do Was, do prenumeratorów Gazety Leśnej, pytanie właśnie o to, jak wygląda u Was dywersyfikacja pracy i właśnie z tych odpowiedzi także czerpaliśmy materiał do tego tekstu. Przykład innego przedsiębiorcy, Lucjan Długosiewicz z firmy Geolas z Podkarpackiego. Część pracy wykonuje pod liniami energetycznymi, przy torach. Wykonuje też trzebieże w lasach gminnych i prywatnych. Inna firma, firma Zupil, pracuje mulczerem gąsienicowym i świadczy usługi właśnie za pomocą tej maszyny. Ponadto też wykonywała wcześniej i pewnie część z tych rzeczy robi nadal pielęgnację zieloni miejskiej, chirurgię drzew, prace przeróżnego rodzaju rekultywacyjne. Ale to wszystko przeczytacie w tym tekście, który nazywa się Przebranżowienie Zula. No i teraz wracając do przetargów. Wspominałem, że o przetargach w tym numerze piszemy bardzo, bardzo dużo i to jest na to dowód. To jest okładka Gazety w Gazecie, czyli specjalnego dodatku do tego numeru Gazety Leśnej, dodatku przetargowego. Co roku staramy się taki informator dla Was dotyczący przetargów przygotować. I ten jest dosyć obszerny, bo mamy tutaj po pierwsze kolejny tekst pana mecenasa Łukasza Bąka, zatytułowany Poradnik dla Zula, który zbiera takie najważniejsze informacje przydatne przed przetargami. Mamy też tutaj tekst mój dotyczący tego, jak Lasy Państwowe planują tegoroczne przetargi, jakie tam będą zasady obowiązywać, jakie zalecenia Lasy Państwowe wydały swoim jednostkom nadleśnictwom w zakresie przetargów. O tym tutaj przeczytacie. Zachęcam do tego, żebyście ten tekst sobie dokładnie przeanalizowali. Będę też o tym opowiadał podczas Forest Show, na scenie Forest Show w Borsku 22 października. Będę mówił właśnie o tym, jak spodziewam się, a być może już wtedy będą te przetargi ogłoszone, jakie te przetargi będą, jak będą przebiegać.
Będzie też o tym mowa podczas Forest Show w Borsku, podczas spotkania z Polskim Związkiem Pracodawców Leśnych, gdzie koledzy ze związku przekażą też Wam, wszystkim zainteresowanym, informacje ze spotkania, chociażby ostatniego, które miało miejsce dokładnie wczoraj, a nagrywam to 6 października, więc wczoraj 5 października w Dyrekcji Generalnej odbyło się takie spotkanie kierownictwa Lasów Państwowych i przedstawicieli Zakładów Usług Leśnych i koledzy z Polskiego Związku Pracodawców Leśnych przedstawią informacje między innymi z tego spotkania właśnie podczas takiego otwartego spotkania na Forest Show w Borsku. Śledźcie informacje o Forest Show w Borsku, wszystko to będziecie mogli znaleźć na stronie firmyleśne.pl, na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Musicie tam być i wiedzieć więcej niż wasza konkurencja. Wracając jeszcze do przetargów, w RDLP w Szczecinie będzie w tym roku inaczej. Otóż kilkanaście nadleśnic będzie miało za pośrednictwem regionalnej dyrekcji zorganizowany jeden przetarg na usługi leśne. Dlaczego? Po to, żeby przedsiębiorcy leśni startujący w tym przetargu nie mogli powtarzać tych samych osób skierowanych do wykonywania zadań w różnych nadleśnictwach. Dotychczas, jeśli jedno nadleśnictwo organizowało przetarg i obok drugie organizowało przetarg, to tego samego drwala można było zgłosić w obu tych nadleśnictwach, bo były to dwa osobne przetargi. Jeśli zintegrujemy kilkanaście nadleśnic w jednym przetargu, to będzie ogromny przetarg na wiele, wiele pakietów, ale jeśli to będzie jeden przetarg formalnie, to tego potencjału ludzkiego nie będzie można tam powtarzać. I to jest idea główna, ale nie tylko tych celów tego projektu jest więcej. To jest ta idea, która przede wszystkim przyświeca temu pomysłowi. Przeczytajcie o tym więcej, jak będą wyglądać przetargi w RDLP w Szczecinie. Tutaj nawet zamieszczamy taką specjalną mapkę, które nadleśnictwa prawdopodobnie w tym zintegrowanym przetargu wezmą udział, a które nie. Przeczytajcie to, bardzo proszę, to też bardzo ważne dla tych, którzy pracują na terenie RDLP w Szczecinie, ale nie tylko, bo jeśli ten pomysł na integrację przetargów z wielu nadleśnictw w jeden duży przetarg się sprawdzi, to kto wie, czy nie będzie tak w przyszłym już, czy w kolejnym roku w innych rejonach kraju. Tak już bywało, że różne takie testowe pomysły, które były najpierw w jednej dyrekcji, potem przechodziły na inne dyrekcje. Co jeszcze w Gazecie Leśnej? Jest tutaj mnóstwo tekstów o maszynach leśnych, chociażby piszemy o tym, co nowego było pokazane na ostatnich targach Finmetko, ale nie będę Wam o tych wszystkich maszynach opowiadał, bo długo by było. Pół gazety jest jak zwykle o przeróżnego rodzaju nowościach i maszynach. Zerknijcie sami. O jeszcze jednym tekście chciałbym Wam powiedzieć, o tekście doktora Krzysztofa Wójcika z warszawskiej SGGW, który analizował czas pracy drwala. I wyniki są dosyć ciekawe, może nie zaskakujące, ale warto też jakby spojrzeć czasami na tą naszą codzienną pracę trochę takim okiem, no innym okiem naukowca, takim chłodnym, przeanalizować sobie to, co może dla jednych jest oczywiste, a dla innych niekoniecznie. Otóż tutaj pan doktor pisze o tym, to jest oczywiste, że drwale z większym doświadczeniem pracują dużo szybciej, dużo sprawniej niż drwale o niskim, o krótkim doświadczeniu podczas pracy w lesie. Ale to jest oczywiste, ale teraz o ile szybciej pracują ci doświadczeni drwale? Otóż dokładnie o 91%. Całą metodykę musicie sobie tutaj znaleźć w tym artykule. Nie będę Wam tego wszystkiego opowiadał, ale można z grubsza powiedzieć, że doświadczony drwal, który wiele lat w lesie pracuje i pracuje odpowiednią technologią, pracuje dwa razy szybciej od drwala, który dopiero się uczy. No to już jest znaczna różnica. Mało tego, drwale bardziej doświadczeni mniej czasu poświęcają na przygotowanie stanowiska pracy, mniej czasu poświęcają na samą ścinkę, więcej za to czasu poświęcają na okrzesywanie, czyli po prostu okrzesują sobie trochę bardziej spokojnie. To też ta ścinka zabiera im mniej czasu, bo po prostu to też dzięki ich doświadczeniu. Tekst jest bardziej skomplikowany niż tutaj staram się Wam krótko opowiedzieć. Jest mnóstwo tutaj wykresów, tabelek. Musicie to po prostu przeczytać, zajrzeć, bo trudno tak króciutko to Wam streścić. Jeszcze raz, zapraszam Was na Forest Show 22 października, lotnisko Borsk. Tam się widzimy, tam testujemy maszyny, tam startujemy w konkursie na przyczepie zrywkowej, tam
oglądamy pokazy wielu, wielu maszyn leśnych i też oglądamy i słuchamy ciekawych wydarzeń, które będą prezentowane na scenie Forest Show. To jest nowość, którą wprowadzamy od tej edycji Forest Show, a będzie to już 18. edycja Forest Show. Więc już wiele za nami, ale wiele jeszcze przed nami. Bądźcie z nami. No i zachęcam Was do lektury najnowszego wydania Gazety Leśnej. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.